Na osiedlu Wyszogrodzka, w pobliżu Alei Piłsudskiego, powstało nowe miejsce do odpoczynku i zabawy. Swoją premierę miało dokładnie w Dniu Dziecka. Na terenie należącym do Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej miasto urządziło skwer podzielony na kilka stref. Największa z nich to plac zabaw wyposażony w nowoczesne, bezpieczne i kolorowe urządzenia dla maluchów i starszych dzieci. Ten oczekiwany długo na osiedlu Wyszogrodzka plac zabaw jest już dostępny dla dzieci. Ja dziękuję przede wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego tego zabaw. Obok stanęły urządzenia do ćwiczeń, a także stoły do gier planszowych. Cały teren jest ogrodzony i ozdobiony nowymi roślinami. To 22 drzewa i ponad 200 krzewów. Inwestycja kosztowała ponad 490 tysięcy złotych. Kamerą Miasto Żyje gościliśmy ostatnio na wyjątkowym jubileuszu. Świętujemy 10-lecie Akademii Lwa Honorka. Tak, to już 10 lat, jak jesteśmy razem z Wami. Pomysłodawcami utworzenia Akademii Lwa Honorka są pracownicy Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej. Już od dekady zapraszają oni dzieci z przedszkoli oraz najmłodszych klas szkół podstawowych na audycje radiowe o przygodach dzielnego Lwa Honorka. Dzięki słuchowiskom maluchy uczą się, jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Audycjom towarzyszą także konkursy dla młodych słuchaczy oraz przeglądy teatrzyków dziecięcych. Dzisiaj oprócz wspaniałych nagród za całoroczny konkurs Wiem Wszystko O, są także przedstawienia w drugim przeglądzie dziecięcych teatrzyków profilaktycznych w wykonaniu przedszkolaków i szkolniaków z płockich przedszkoli i szkół. Już niedługo zobaczycie im na naszym Facebooku. A teraz cóż, do zobaczenia i do zobaczenia, pa pa!